Watch Newt 566, Minecraft, games, and more. Siemaneczko, żebeczki, jestem Wojtek, PlayStation 6, witam was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Zakon Feniksa. Tak, powinniśmy pójść do Neville'a, ale nie wiem dlaczego mi się przewinęła misja, do cholery. Bo już jestem koło Neville'a, w pokoju... w pokoju życzeń. Ale dobra, tam każdy oglądał filmy, także... O, jedy tam taki fragmencik pominął. Nic nie szkodzi. Dobra. Moja babcia ci wierzy, Harry. Aha, czekajcie, czyli teraz mamy misję... W ogóle wcześniej to nagrywałem i było gówno. Czyli teraz będziemy mieć misję... znalezienia tutaj członków do gwardii Dumbledora, oczywiście znacie je z filmów. Dobra, trochę pogadamy, jak ja bym chciał skończyć wreszcie tą grę. I niestety tutaj zobaczyłem tych wszystkich uczniów z gwardii Dumbledora, których musimy znaleźć. Teraz będziemy szukać Antonego Goldsteina, tak? Tak, bo już jest. Bo na niezapisanym nagraniu, który już się usunął, no to tam odnalazłem jedną uczennicę już, ale oczywiście, kurda, mój zajebisty komputer zamiast odrzucić zapis, to oczywiście go przyjął. No ale dobra, przynajmniej mamy już jedno z głowy, bo przypominałem sobie parę zaklęć. Bo oczywiście nie grałem w Harry Pottera od roku, tak jak w Max Payne'a. Ale o ile w Max Payne'ach chcę naprawdę tam... pozgłębiać tą fabułę i tak dalej, no to Harry Potter, no to już widzieliśmy równie dobrze z filmów tą fabułę. Szczególnie Zakon Feniksa zawsze dla mnie się wydawało to część wtórna, no ale dobra. Jak już coś się zaczyna, no to trzeba dokończyć, co nie? Dobra. Zobaczmy. Piętro siódme, okej. O matko, co mi lagło, nie laguj mi teraz, kurde. No i od razu lepiej, nie laguje. Nie wiem dlaczego akurat tutaj. Halo, schody. Bym poprosił, żebyście się przesunęły, dziękuję. Coś takiego. No nic. A właśnie, mieliśmy czasami... zaglądać do pokoju nagród, bo nagrywałem... Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. No. Pójdziemy sobie do pokoju nagród, zobaczymy, co tam mamy odblokowane. Za gówno. Tak, mamy już odblokowane dwa takie cośki. O! Mamy jeszcze trzeci cośek odblokowany. Trochę tego jest. Może na końcu serii po prostu, bo to są głównie materiały promocyjne z odnośnie gry, także... Na psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Oj, no ty tu tam trzymasz, kurde, co on tam trzyma? Jakieś coś. Co on trzyma? Czekajcie. To się teraz nie zamknie, to zamknie się ten portret. Dobra. Co on tam trzyma? Moja fiolka staje się on cięższa z każdym odkryciem. Fiolkę, dobra. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. Oj, dobra, okej. Ale i tak tam nie wchodzimy. Więc wkurzę jeszcze bardziej gościa. Dobra. I ogólnie może w tym odcinku będę trochę bardziej zmyślnie gadał. Ponieważ wcześniej jak nagrywałem, no to tak trochę gówniane by wyszło, o. Oto różne pozy rycerza. Dzień dobry. Patrz tu. No. I takie są pozy rycerza. Czekajcie, czy jeszcze mógł, żeby mógł go jakoś zaczarować? Nie. Dobra, idziemy dalej. Czemu znowu mi laguje do cholery? Tam, ale muzyka jest. Właśnie, ogólnie jeżeli teraz chodzi o wszystkie gameplaye na moim kanale,
dzięki temu, że odkryłem taką zarąbistość, teraz będzie normalnie słychać dźwięki z gry. Akcja! Co mi oczywiście jest bardzo na rękę. I uwaga, w tym materiale może być trochę przeskoków jakości. To znaczy, że może migać obraz, dlatego że nie używam trybu nagrywania gry, tylko tryb nagrywania pulpitu. Dlatego może trochę tak migać obraz, ponieważ przerzucałem ostatnio Harry Pottera na dysk D. Gdzie? Namierzmy obiekt. Odkryto 76%. Ja nie mogę tego podnieść, i chuj. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj jeszcze. Trochę mi te słuchawki spadają, ale to nic. Zobaczmy co tu mamy. A znowu jakiegoś kurde śpiocha. I chuj. Dobra. Nie wiem czy wrzucę jakieś fragmenty tego poprzedniego zagrania, ale po prostu tam miałem misję polegającą na przedstawieniu właśnie pucharów w konkretne miejsca, znaczy do tych gablot i składanie podobnie tych gablot, no bo tam coś się poniszczyło i tak dalej. Dobra, zobaczmy, pewnie ten też śpi, jak znam życie, nie, ten nic nie robi, okej. Dobra, to idziemy dalej. Dom, 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 dom. Kurde. Dobra, niektórzy mi zadawali pytania, czy nie nagrałbym innych części. Powiedzmy mu. Dobra, tam padały wokół. Tam słyszałem pytania, czy mogę nagrać inne części Harry Pottera. Nie, nie będę tego robić. Jak już coś to Lego Harry Potter lata 5-7 na konsolę. A tak to nie, no bo słuchajcie, zanim ja bym nagrał inne gry, to bym musiał te wszystkie Harry Pottery przejść, a po prostu mi się nie chce, tak i tak na siłę jeszcze przychodzę tego, także nie, nie będę innych części nagrywał, tylko ten Zakon Feniksa. Cześć Harry, podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. No właśnie, co? Bardzo dobry, to miała być tajemnica. Spokojnie, powiedział Mierni, który wie od Neville'a. No to do zobaczenia. Jak znaleźć ten pokój życzeń? Pójdź na 7 piętro, pomyśl, że musisz znaleźć pokój, a drzwi same się pojawią. Dobrze. Nie wiem, czy Terry i Anton wiedzą. Powiesz im? Czyli teraz znaleźliśmy tego naszego Antonego, to teraz idziemy do Cho-Chang. No i dobra. Przy okazji sobie zobaczymy wieżę zegarową. Nie wiem, czy była widziana w poprzednim odcinku. A jak nie, to oj tam. Znajdziemy sobie jeszcze trzech uczniów. Zobaczę, ile się nagrywa. Jak nie nagrywa się... Nie, nie mogę. Jak nie nagrywa się za dużo, no mogę jeszcze poznajdywać jeszcze trójkę albo dwójkę uczniów. Zobaczymy. To zaraz, za chwilę zobaczę. Jest Terry. Powiedzmy mu o spotkaniu. Aha, jest Terry. To w sumie ją możemy już pozaznaczać po drodze, okej. Bo to po prostu w przypadku, nie wiem, Antony była... Tak, i jeszcze tak. Lepiej znajdźmy Michaela. Musimy powiedzieć wszystkim o spotkaniu GD. No dobra, Hermiona, ale mówiłaś o Terrym. Cześć, Harry. Cholery, no. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Czy wszyscy już wiedzą, gdzie się spotykamy? Naprawdę zabiłeś Bazyliszka mieczem od Dumbledora? No brawo, kurda! No dobrze. Nie ale, wiem, czy Michael i Antony wiedzą, gdzie jest spotkanie. Lepiej im powiedz. Na razie. Ale ten Terry ma późny zapłon, kurda. Nie wie nic o wyczytach Harry'ego Pottera. Dobra. Czekajcie, czy ja mogę podnieść te gruszki? Wingardium Leviosa! No, jedną gruszkę tak, ale ja chcę inne gruszki podnieść. Chyba, że... O, chyba, że za wykonanie zadania dostanę trochę expa. Też ten exp to głównie do... Tam odblokowywania... Odblokowywania materiałów promocyjnych z tej gry, no ale no zawsze
Po coś są te punkty doświadczenia, prawda? Dobra, czekajcie, czy ja mogę wszystkie już pozrywać? To już sobie pozrywam wszystko. Te gruszki. Hop. 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 Dobra. Dalej. Ile jest tych gruszków? Dobra, czekajcie, jeszcze coś zobaczymy. Słyszałaś o drużynie Kulbicza? Tragedia to, nie? Co tragedia? Mnie tu proszę nie obrażać. Say what? Jak się kamera dziwnie przewa. Dobra, nie będę zbierać gruszków, kurda. Czekajcie, gdzie ja mam to? Tutaj? Tutaj na most, okej, okay, dobra. Kryty most. Czekajcie, zobaczymy widoki. Jakie są tu zajebiste widoki? No zajebiste, kurwa. Co tam powie ciekawego Ron, bo zawsze Hermiona gada, a on to... Zauważyłaś, że Cho dziwnie się zachowuje przy Harym? No, ale jak się kibicuje tajfunom? Dziwnie się zachowuje, oni są zakochani. Chociaż trochę to jest dziwne z tymi związkami Harego. Ale i tak wiemy, jak on skończy. Widzisz, każdy z nas oglądał te filmy, prawda? Dobra, i to chyba będzie pierwszy odcinek, w którym będziemy w końcu Molly. W lesie. Do cholery. To chyba Molly. Moi. Ale tak teraz kamera idzie zarąbiście, patrzcie. Kurde. Tak kinowo. O, dzień dobry. Czekaj. Czy ty... Harry Potter! A nie, to ślizgon, czyli gówno. Kurna. Tak zawsze. Co ja mogę zbadać? Czy ja mogę zbadać ten krzaczor, bo widziałem, jak mogę zbadać krzaczor. Nie mogę zbadać krzaczora. Dlaczego nie mogę zbadać krzaczora? Wiem za dużo słowa krzaczor w jednym zdaniu. I oto nasza piękna panorama Hogwartu. Czekajcie, ta kamera jest dziwna. Oto nasza piękna panorama Hogwartu. Mogę kliknąć C, by się rozejrzeć? Chcę przedstawić moim widzom panoramę, kurna. No i chuj, nie mogę. Cześć, Harry. Zrobi się fajnie. No, say what? Dlaczego nie z pierwszej osoby Harry'ego? To jest dziwne. To jest pojebane. A teraz? Co, Harry? Co? Co się odwracasz? Ron, lepiej nie wchodźmy. Filcz może przyjść. Filcz jest w lochach. Pierwszaki pokupowały wymiotki pomarańczowe i... Au! Ron, chodź tu! O co ci chodzi? Naprawdę, Ron! Co? Ta Hermiona jest dziwna. Jeszcze dziwniejsza niż w filmie. A, okej, mam na niej przyjść, okej. Chodź, pokażę ci, jak tu, kurde, czarować, nie? Kurde. O, pokażę ci, jak czarować sowę, o. Nie zaczaruję. Cześć, sowę. Harry. No siema! Cześć, Harry. Co słychać? W porządku. Macie już obrońcę? Tak, Rona Wesleya. Tego tajfunów. Tak. Wysyłasz paczkę? Tak, prezent dla mamy. Ale zapomniałam o adresie, a sowa usiadła na górze i nie chce zejść. Pomogę ci. Okej, czyli czekajcie, musimy teraz pomóc Cho tę paczkę wysłać. O, bardzo śmieszne. Aha, że po prostu dotykamy tutaj? A, okej. Okay. Tam po prostu ucieka. Zaraz ją złapiemy. Dobra, to ją łapmy. Chodźmy ją łapać. No to jakaś nawet... O, walentynki będą, o kurde. Dawaj, ja chcę tu. Mogę się tak tygować. Patrzcie,
kurde. Przesuwać się mogę. LOL. Chodź tu, ty mendo. Chodź tu. No właśnie, kurde. Co mnie uciekasz? I cały okrąg. No dobra, może być. A proszę cię bardzo, jeszcze ci nie pomogłem. Na opiekach nad magicznymi stworzeniami tego nie uczą. Kurna. Czekajcie, ale czy ja to, jak tam dojdę, to uwaga, wtedy... Harry. Jaka muzyka klimatyczna. O, już nie mogę dalej dojść. Ojeny, jak to wolno trwa. Jeny, nie można tu przyspieszenia dać? A nie, można dać. Muzyka taka jest. Dobra. Okej, chodź tu. Znowu rąbana. Dzięki za pomoc. No jeszcze ci nie pomogłem do końca. Poczekaj, kobieto. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Sowo, górna? O matko, gonimy Sowę. Nam. Nie, ja nie chcę iść znowu w kółku. Chyba nie sfrunie, co? Może rzucimy rytarę na tę półkę. No brawo. Jesteś niezły z zaklęć, Harry. Dzięki. 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 Jeszcze trochę, Harry. No jeszcze trochę, ale co będzie tam latać, kurde, przez całą górę, kobieto. No, powiedz na samą górę, bo czemu nie, kurda? Niech się człowiek męczy, nie odda paczki po dobroci. Bo kurda, tam jest karma dla sów, czy co? Będziemy musieli jakoś się tym wspinać. No to zreferujmy to. Co? Nie, wy nie mówcie, że... Ale fajne! Będziemy mogli się na to wspinać. Tak po prostu. O, dużo łatwiej niż w Tomb Raiderze. Hej! A ogólnie, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak ja gram w Tomb Raidera, to już 3 odcinki pewnie mam. Wyskoczą w kartach. Tak myślę. I ogólnie dokładam Szyksik Wojtów, dlatego że tam już normalne nagrania są. Reparo! No, reparo, no naprawia mi co popsuło się. Gówno. Gówno, kurna! Nie mogę. Zbugowało się. Teraz? No, teraz. I daj mi tą paczkę, Sobo jebana. Dzięki za pomoc. O, i teraz dziękuj za pomoc, bo już ta Sowa na mnie ucieknie. Dzięki, Harry. Miło z twojej strony. Nie ma sprawy. Lubię z tobą spędzać czas, Harry. Dzięki. To znaczy, ja też. Zastanawiałem się, czy... Tak? To znaczy, że chcesz... żeby przyprowadzić Mariettę na spotkanie? Jest w pokoju życzeń. O, tak. Dobrze. Super. No to na razie. Tak, no to jasne. Na razie, kurde. Jak poszło? No co jak poszło? A, nieważne. Zajebiście poszło, czasem co się pytasz? Czasem nie rozumiem, Hermiono. Bo twoja wrażliwość mieści się w łyżeczce od herbaty. No i dobra, 9 na 28 członków Guardian Dumbledora. I czekajcie teraz, zobaczę, ile się nagrywa. Okej, jestem, nagrało się dokładnie 18 minut i 53 sekundy. Dlatego nie będę jeszcze kończyć odcinka. Znajdziemy sobie jeszcze jednego ucznia, czy tam uczennicę. I będziemy wtedy kończyć odcinek. No, czyli to będzie kilka właśnie tutaj epizodów z Gwardii Dumbledora. Dlaczego Michael Karner jest na czerwono, nie rozumiem. Dobra, no to teraz weźmy sobie Colina Creevy. O, nawet jest w miarę blisko, no znaczy chyba w miarę blisko. Okej, ale kroki nam pomogą i znowu będziemy mogli podziwiać tą piękną panoramę Hogwartu. O tak. Tak, piękny widok na Hogwart. No i teraz nagle działa, kurde, tryb odkrywania. Sowiarnia. Ale w zamku to, kurde, z pierwszej osoby. A tak, no to Harry sobie patrzy tutaj na nas, nie? Jakby nie miał nic do roboty. Dobra, no to idziemy dalej. Nie wiem, czy będę to ciął.
Zobaczymy. Dam, dam, dam. No. I ogólnie teraz w Harry Potterze będziemy mieli sagę na Gwardii Dumbledora. Fajnie. Co to widzicie, tak kamera trzęsie? Co się trzęsiesz, kamero durna? Poczekaj, gdzie to jest? Do krytego mostu musimy pójść. Szkoda, że nie osadzili po prostu Harry Potter lata 5-7, że jak to zrobili w serii Lego, to wtedy by to bardziej utrwaliło rozgrywkę, a nie właśnie tak epizodycznie. To szkoda. Jeszcze jakieś halucynacje? Spadaj. Jakie halucynacje? O co ci, kobieto, chodzi? O, chyba jest bitwa czarodziejów. Ale dobra, nie będę na razie się do tego mieszać. Czekaj, co to za czerwone coś? Jak coś jest czerwone, jest fajne. Czekajcie, jak to otworzyć? Jak to gówno otworzyć? Jak to gówno otworzyć? Powiedzcie mi, jak to gówno otworzyć? Gówno, nie da się tego gówno otworzyć. A szkoda. No siema, kurde. Dobra, mamy iść na tamoj. To pójdę sobie tamoj. Wieża z zegarem. Zaraz, my mamy iść na górę, czy gdzie? Bo teraz kroki mnie tak prowadziły. Nie, mamy iść tutaj, dobrze. Dobrze, no. I się po prostu wracamy w sumie w punkt startowy. Na to wygląda. Dobra, czyli mamy iść tutaj, spoko. No, jak mówię, wracamy się tak troszkę. Co jesteś zajęta? Co, czym? Lag był mikrolag taki. Ale dobra. Dam, dam, dam. Właśnie, tym bardziej, że nagrywam w trybie pulpitowym, no to ten mniej laguje. Bo jakbym nagrywał bezpośrednio grę, no to by mi o połowę klatek spadła, tak? To no tam zdarzają się lagi, ale to już kwestia tam optymalizacji gry. Dobra, czekaj. A, możemy sobie dwie ścieżki wybrać w sumie. No dobra. To weźmy sobie tu. Czekajcie, jeszcze musimy sobie iść tam. Tak. Hej. What? Tutaj? Umbridge jest najlepsza. Jakie duże drzwi. I lag. Chodźmy na następną lekcję. Jakie duże drzwi i lag. Czekajcie. Nie, to są ślizgoni, czyli pierdoły. Błagam! Ja chcę na miotłę. Ja chcę na miotłę. Dawać mi miotłę, kurda. Wingardium Leviosa! Dlaczego nie mogę miotłą na miotle latać? Dlaczego w tej części nie mogę latać? Chyba wyślizgoni, bo jesteście pierdołami zrodzonymi od Malfoya. Gdzie te kroki nas prowadzą? O, to jest pytanie. Słyszałaś o drużynie Quidditcha Gryffindoru? Tragedia, co nie? Ja ci zaraz pokażę tragedię. Łe. No my, bo kurde, Gryffindor ma mózg, a Slytherin go nie ma. Jeśli chodzi o poszczególnych adeptów, nie wymieniam tutaj zaraz, że wszyscy, no ale wiecie, o co chodzi. Chociażby to widać we filmach. I znowu mamy taki przekrój Hogwartu. Czekajcie, jak się robiło zaklęcie płomieniowe? Jakoś się to robiło? Incendio, tak, może do podpalenia. Okej. Okay. Incendio! Tak jest, możemy podpalić pochodnie sobie. To jest spoko.
No i mamy 70 do następnego poziomu. Nabijamy te poziomy. Coś za szybko. Może albo ja po prostu tak rzadko gramy. Czekaj, gdzie ja mam teraz iść? Kroki, prowadźcie mnie. No właśnie, prowadźcie mnie tam. I jest lag. Co wyrabia Colin? Aha, czyli znowu będziemy podpalać coś tam. Czekajcie, może najpierw podpalimy pochodnie, później będziemy podpalać roślinę. Ja nie chciałem podpalić ławki, tylko pochodnie. Dajcie mi podpalić pochodnie, kurde. No. Wingardium Leviosa! Jak przystawię te ławki, to co? Wtedy będziecie zadowoleni? Dobra. Teraz proszę, ja chcę podpalić pochodnie. Kurna, głupia kamera. A nie, dobra. Zaliczyło nam? Zaliczyło. O, weźmy sobie naprawmy mur. Widzisz? Jo! Na mnie narzeka! Ja tu naprawiam mur, pierdoło, a ty byś sama tego nie zrobiła. Dobra, zobaczmy. Tutaj jeszcze przestawimy i sobie zaliczymy pochodnie. Dokładnie. I wszystkich jebnę. Incendio! Dobra. I teraz po odmakamy Colinowi. Cześć, Colin. Co robisz? Chciałem zrobić zdjęcie ślizgoną, jak zaczepiają pierwszaka, jako dowód, ale wrzucili mi aparat na dach. Nie martw się, a to chuje. Harry go ściągnie. Naprawdę? Dzięki. Tak, wszystko Harry, a Hermiona to ty umiesz tylko gadać. Ran, na pewno wymyślisz coś super. Tak, na pewno wymyślisz coś super, może Wingardium Leviosa po prostu. Do cholery. Sprawdźcie, jakie zadania zostały rozpoczęte. Okej, okay. O matko, to my aż tak musimy do tego aparatu? Czekajcie, ej. No dobra, no to na początek rozpoczniemy tutaj incendio. Nic nie zatrzyma. Ja jestem ciekawy, jak ja tam dojdę, geniusze. Co ja mam? Ja to wepsnąć się i co? Co teraz? Co ja mam? Wingardium Leviosa! Lewiosować i co? Ja mam na to skoczyć? Bo nie ogarniam, o co mam chodzić. Do cholery. Czekajcie. Kurde, mamy tutaj platformówkę! Będziemy teraz tu mieli sekcję platformową. Okej, czyli wchodzimy tu. W ogóle nie ma tu skakania, to jest pojebane. Czekajcie, albo tak? Ej, mogę tam się wepsnąć? Coś nie bardzo. Czy jeszcze musimy rozwalić ten korzeń? Cholera wie! No nie, ale ja chcę ten korzeń rozwalić, to chyba coś już naprawdę nie. Co, jeszcze jedną ławkę muszę? A no tak, przecież tu są ławki. No to poproszę ławki. Głupia ławka! No, gówno. Tak, nagle teraz pomagacie! A wcześniej to leniwe dupy. Gówna. Depulso! Jakie depulso jeszcze w Wingardium Leviosa, geniusz? Okej. Ja się mogę teraz wepsnąć? Nie! Ta ławka jest pojebana. Jest upośledzona. Ma downa. Zespół downa. O. Tak. No, już. Dziękuję. Nie, kurwa, nie dziękuję. Może odstawię tak. Właśnie, jest to kurna geniusza. Chyba, że po prostu ten odcinek podzielę na dwie części. I potem za ile go wstawię? A to jest pytanie. No, chuj. No już. Tu. Dobrze. No. Głupia ławka! Wingardium Leviosa! Ty głupia ławko, ustaw się. Nie grzyć tą ławko. Ławko jebana! Tak! No, nie! Nie wierzę.
Widzisz, że ta ławka jest taka upośledzona. Już. Trzeba mieć nieludzką precyzję. Dziękuję! Nie wejdzie na to, kurwa. Co, i teraz na to wejdziesz? Teraz na to wejdziesz, cholero? Nie wejdziesz. Jak on tak podnosi łapkę, jep! Dobra, może tak? Tak może być? Nie, kurna, nie może być, dobra! Kończę w tym miejscu odcinek. W następnym odcinku będziemy sobie ławkować tutaj. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.